Cześć, ja jestem Piotr i witam Was w kolejnej części, która dotyczy rozwinięcia filmu Patryka odnośnie stawu skokowego. Dzisiaj przedstawię Wam zestaw kilku ćwiczeń, dzięki którym będziecie mogli usprawnić swój staw skokowy, który uległ wcześniej jakiemuś urazowi. Dzięki tym ćwiczeniom będziecie w stanie poprawić swoją mobilizację stawu skokowego, będziecie potrafili powrócić sprawniej do aktywności, jeżeli macie jakieś dolegliwości bólowe. Być może te ćwiczenia przydadzą Wam się, by je wyeliminować. W poprzednim filmie poznaliście przypadek Maćka, który doznał urazu stawu skokowego i Patryk przedstawił mechanizm krok po kroku, jak ten uraz stawu skokowego wpłynął na cały jego organizm, gdzie począwszy od stawu skokowego poprzez kolano i biodro do przeciwległego barku, aż do samego nadgarstka zaszły zmiany. W jaki sposób możecie sobie zacząć pracę ze stawem skokowym? Przed Wami ćwiczenie pierwsze, do którego możecie wykorzystać taśmę powerband. Ewentualnie jak takiej taśmy nie posiadacie, możecie śmiało skorzystać z jakiegoś ręcznika. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na ruchu inwersyjnym i ewersyjnym, czyli ruchu odwiedzenia i nawracania stopy. Proszę Cię, Maciek, weź sobie połóż kostkę boczną nad kolanem. Do tego ćwiczenia możesz sobie złapać bezpośrednio gumę. Załóż sobie ją na stopę. Ustaw proszę stopę w inwersji i ruch w przeciwną stronę wykonujesz. Takich ćwiczeń będzie dzisiaj 5, natomiast ilość powtórzeń, ilość serii, które możecie wykorzystać, uważam, że to będzie odpowiednio po 2 serie, na każde ćwiczenie po 15 powtórzeń. Drugą opcją jest ćwiczenie, gdzie założycie sobie taśmę drugą na stopę. Ustawienie stopy macie we wersji i ćwiczycie ruch w przeciwną. I tak samo, możecie wykorzystać 2 serie po 15 powtórzeń. Przejdźmy do kolejnego ćwiczenia. Do kolejnego ćwiczenia możecie także wykorzystać sobie jedną z taśm powerband. Ewentualnie ustawić możecie sobie na podłodze jakąkolwiek inną przeszkodę. Może być to na przykład zwinięty ręcznik. Ustawiacie sobie taką taśmę przed sobą i wykonujecie ćwiczenia na kończynie, która doznała jakiegoś urazu wcześniej. Chodzi o staw skokowy. I wykonujecie sobie skoki w przód oraz w tył. Im będziecie bardziej sprawni, możecie sobie śmiało wykorzystać coraz to szybsze ruchy. Drugą wersją tego ćwiczenia jest skok z boku na bok. Do tego też możecie wykorzystać sobie 2 serie na każdą z wersji po 15 powtórzeń. Do kolejnego ćwiczenia możecie wykorzystać sobie gumę oporową, którą zaczepicie o nogę na przykład stołu, ewentualnie poprosicie sobie kogoś do pomocy. W naszym przypadku jest to kolega Maciek. Wkładacie sobie stopę pomiędzy gumę i kładziecie sobie na jakimś podwyższeniu. Może być to gruba książka, jakaś encyklopedia. Zależy mi na tym, żeby kontakt przede wszystkim pięta miała z podłożem. Opieracie się delikatnie na swoim kolanie i wykonujecie przy wyprostowanej sylwetce delikatne ruchy do przodu. Tak, żeby linia pięty cały czas była w kontakcie z podłożem. Tak jak w poprzednich ćwiczeniach, wykorzystujecie sobie 2 serie w ilości 15 powtórzeń. Dzięki kolejnemu ćwiczeniu jesteście w stanie popracować nad swoją propriocepcją, a także nad stabilizacją stawu skokowego. Do tego możecie wykorzystać sobie kostki do jogi, steper na siłowni, ewentualnie schodek na klatce schodowej. Jedną uwagę, którą chciałbym, żebyście wzięli pod uwagę, jest to, żeby wasze kolce biodrowe przednie górne, są to takie punkty kostne, które jesteście sobie w stanie wyczuć, były zawsze równoległe do podłoża. Jeżeli wyobrazicie sobie, że macie taką linię pomiędzy nimi, chciałbym, żeby ona zawsze była równolegle. Natomiast, żeby nie było obsuwiania w jedną lub w drugą stronę danego kolca biodrowego. Wchodzicie sobie stawem skokowym i całą stopą na schodek, klocek, ewentualnie na steper. Trzymacie się, utrzymujecie sobie między kolcami biodrowymi jedną linię równoległą do podłoża, zadzieracie zdrową nogę do góry i wykonujecie 3 ruchy. Pierwszy ruch będzie do środka,
Bardzo istotne jest to, żebyście nie odbijali się ze zdrowej nogi, tylko wzmacniali swój chory staw skokowy. Kolejną wersją jest wysunięcie nogi do przodu. A ostatnią, trzecią wersją jest wysunięcie nogi w tył. Pamiętajcie, nie odbijacie się od nogi zdrowej. Ćwiczycie stabilizację urazowego stawu skokowego. Kolejnym ćwiczeniem funkcjonalnym, dzięki któremu przyspieszycie w sobie powrót do zdrowia i wzmocnicie siłę w obrębie stawu skokowego, będzie ćwiczenie, które możecie też wykorzystać na steperze, schodkach, ewentualnie kostkach od jogi, jak w naszym przypadku. Wchodzicie obiema stopami na podwyższenie i robicie wspięcie na palce. Przytrzymujecie w maksymalnym ruchu przez 2 sekundy, po czym wolniej powracacie, tak żeby pięta była poniżej poziomu. Wykonujecie takich ćwiczeń w dwóch seriach po 15 powtórzeń. Kolejną wersją, bardziej utrudnioną, będzie obustronne wspięcie na palce. Zostajemy tylko na uszkodzonym stawie skokowym i robicie powolny powrót, tak żeby pięta znowu wróciła ponad poziom. Dokładacie nogę zdrową, ponowne wspięcie. I tak samo, 2 serie po 15 powtórzeń. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Jeżeli chcecie, żeby powstała taka seria dotycząca ćwiczeń w konkretnych stawach, ewentualnie jednostkach chorobowych, zostawcie informacje w komentarzach. Natomiast mam jeszcze dla Was jedną uwagę. Jeżeli będziecie odczuwali jakiekolwiek dolegliwości bólowe, myślę, że powinniście przestać ćwiczyć dane ćwiczenie i skontaktować się z fizjoterapeutą. Dzięki za uwagę. Cześć.